Niech Ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Wspaniałe życzenia, które rozpoczynają miesiąc czerwiec, a które czytam z pierwszej księgi Mojżeszowej z 27 rozdziału w 28 wierszu. Natomiast na pierwszy dzień tego miesiąca, czwartek, słowa z Biblią na co dzień, naszego przewodnika z Biblią na co dzień, to słowa, które najpierw czytam z księgi proroka Izajasza, gdzie w 25 rozdziale w 8 wierszu tak czytamy. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. Natomiast drugi fragment wyjęty jest z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w 3 rozdziale, w 10 i 11 wierszu te znajdujemy słowa. Chcę poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Drodzy, z jednej strony słowa wspaniałej obietnicy. Obietnicy tego, że Pan zniszczy śmierć na wieki, nie będzie już łez, nie będzie już śmierci. A z drugiej strony słowa, które muszę powiedzieć bardzo mocno, jakoś dzisiaj do mnie dotarły, dotknęły mnie, to słowa pełne pasji, pełne zaangażowania, bo takie są listy Pawła, taki też jest życiorys Pawła, bo kiedy czytamy jego listy, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy jego ogromne zaangażowanie i to słowo chcę, ono rzeczywiście pobrzmiewa z pełną mocą, chociaż Paweł pisze ten list w sytuacji zupełnie nieciekawej, znajduje się w więzieniu, a mimo to list jego do Filipian jest listem pełnym ciepła, ale też pełnym radości i zachęcenia do tego, by znajdować radość w Panu, nawet wtedy, kiedy ma się na sobie więzy, nawet wtedy, kiedy trzeba liczyć się ze śmiercią, ale to słowo chcę, ono ciągle gdzieś jest w mojej głowie, bo to jest też pytanie do mnie. Wiecie, kiedy spoglądam na Mojżesza, to przypomina mi się sytuacja, kiedy Mojżesz mówi do Boga, Panie, pozwól, aby cała Twoja chwała, aby całe Twoje dostojeństwo przeszły przede mną. Jakże ogromna chęć, jakże ogromne pragnienie zbliżenia się do Boga, poznawania Boga. I życie Pawła jest pełne tej pasji, pełnej pasji poznawania Pana, zbliżenia się do Chrystusa, stawania się jak Chrystus. I muszę sobie zadać to pytanie, a czego ja chcę? Czego ja oczekuję w życiu z Chrystusem? Bo ten list i ten tekst stawia to pytanie dzisiaj przede mną, może też przed wami, czego my oczekujemy w życiu i w pójściu za Jezusem Chrystusem. Drodzy, niech to pytanie towarzyszy nam i niech prowadzi nas do radosnych refleksji, że droga z Chrystusem to najpiękniejsza z dróg, którą możemy jako ludzie kroczyć po tym świecie. Wszystkiego dobrego, dobrego i ciepłego miesiąca czerwca. Zostańcie z Bogiem. Wtedy, kiedy Paweł był... O, jakaś pszczoła mnie tutaj dzisiaj atakuje.